Witam serdecznie. Dzisiejszym gościem jest minister energii Krzysztof Tchórzewski. Witam pana. Witam. Chciałbym powiedzieć panu na początek, tak na rozluźnienie, miałem taką historię. Szukałem pana biura i chciałem się zapytać tutaj wujka na taksówce, jest niedaleko. I ja tak go pytam w pewnym momencie kap. I tak się oglądam, patrzę, a tu po prostu ptaszek mi kubkę zrobił na tą, na koszulę, ale jakoś się udało to wszystko ogarnąć i jestem u pana. Także tak, tutaj na rozluźnienie. Takie małe i może od razu przejdziemy do pytań, bo czas nas ogranicza. Także kim pan jest z zawodu prócz politykiem? Takie pytanie. Z wykształcenia jestem elektrykiem, energetykiem. Polityk to, tak trzeba by określić, że to jest działacz społeczny. Z tego się zaczyna droga do polityki. Jeżeli zechcesz działać publicznie, to trzeba się zdecydować na to, żeby kandydować na początek na radnego, potem gdzieś do powiatu, na początek radnego gminy, potem do powiatu, potem można do województwa, później można próbować dalej. No i jest to decyzja, jest to także decyzja do tego, żeby wybrać w życiu jakieś ugrupowanie polityczne. To ugrupowanie polityczne podstawowo zgłaszają kandydatów. Także też jakieś poświęcenie w swoim życiu. No, to jest kwestia taka, że działacz publiczny musi zdecydować się na to, że będzie mniej czasu poświęcał rodzinie. A więc trzeba mieć zgodę rodziny na to, żeby działać publicznie. No tak, teraz może teraz przejdziemy do ministerstwa, bo pańskie ministerstwo zostało oddzielone. Wcześniej było wspólnie, teraz jest oddzielone, jest to nowe ministerstwo. Z jakiego powodu? Jakieś konkretne powody? To znaczy, tak, sprawy energii w Polsce dotychczas były umieszczone w kilku ministerstwach. Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju, Ministerstwie Skarbu Państwa. I przygotowując program Prawa i Sprawiedliwości, uznaliśmy, że sprawa energii jest bardzo ważna dla funkcjonowania gospodarki, że rozproszone sprawy związane z energią w kilku ministerstwach powodują, że może się ta polityka energetyczna kraju w różnych kierunkach rozchodzić. Stąd do tej pory nie było stabilnych działań w tym zakresie. I stąd uznaliśmy, że w jednych rękach powinny być zarówno kopaliny, czyli to pierwotne źródło energii, aż do energii wytworzonej, czyli zarówno do paliw, jeśli chodzi o środki transportu, jak i do prądu, jeśli chodzi o głównie to energetykę, na zasadzie której w tej chwili cywilizacja żyje. Rozumiem. A czy to nowe ministerstwo pochłania dużo więcej kosztów, czy te koszty? Ministerstwo powstało na takiej zasadzie, że z poszczególnych ministerstw zostały oddzielone konkretne dziedziny wraz z pracownikami, a więc wraz z funduszem NATO, więc to ministerstwo nie wywołało żadnych dodatkowych kosztów, tylko polegało na tym, żeby wystąpił inny podział kompetencji w rządzie. Rozumiem. A co pan powie na przygotowywanie ustawy, by przywrócić opłacalność bądź tą opłacalność otrzymać wydobycia węgla? Czy jest taka w trakcie realizacji? Węgiel jest naszym w Polsce podstawowym surowcem energetycznym, który mamy na swoim terenie i on decyduje o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Wszystkie pozostałe środki energetyczne, gaz, ropa, są kupowane z zewnątrz. Jeśli chodzi o gaz i ropę, to zasoby krajowe nie przekraczają 30% potrzeb Polski. I patrząc na zabezpieczenie energetyczne, bez względu na to, jak węgiel traktujemy, nawet z punktu widzenia ekologicznego, to jest on w Polsce dostarczycielem 85% prądu. I teraz przestawienie Polski na inne tory jest niezwykle trudne i kosztowne. Stąd trzeba porządkować gospodarkę węglową, doprowadzić do pewnego porządku, jeśli chodzi o wydobycie węgla i znormalizować koszty. Rzecz polega na tym, że Polska w poprzednich latach uległa zbyt lekko i emocjonalnie polityce europejskiej czy światowej dotyczącej odchodzenia od węgla. Czyli nie powinniśmy słuchać, że nasz węgiel jest gorszy, bo to jest w sumie główne nasze zasoby.
i kontynuować dalej wydobycie tego węgla, tak? Ekologicznie węgiel jest szkodliwy, bo wydziela dwutlenek węgla. Natomiast my możemy, i nasi naukowcy nad tym pracują, poprawiać efektywność, czyli zmniejszyć ilości węgla, wytwarzać na przykład więcej prądu. I to się daje robić. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego Polski nie stać na odejście od węgla. Dam takie porównanie, że jeżeli byśmy się zdecydowali na odchodzenie systematyczne w pełni od węgla, to w 2050 roku nasz produkt krajowy brutto byłby mniejszy niż obecnie, a prąd byłby, licząc w obecnych cenach, dwukrotnie droższy. Więc z takiego punktu widzenia zarówno gospodarka, jak i obywatele takiego obciążenia by nie wytrzymali. Czyli podsumowując, wydobycie węgla jest opłacalne w Polsce? Jest i opłacalne, i jest konieczne. Węgiel jest, bez węgla nie ma energii w Polsce. Zresztą Niemcy przeszli na energetykę odnawialną na przykład i na energetykę z gazu. Ale tutaj występuje i bardzo dobra współpraca z Rosjanami. I Rosjanie trochę jakby, dając nam takiego psztyczka, sprzedają gaz o 30% taniej Niemcom niż Polsce. Widać wyraźnie, na czym to uzależnienie polega. Jest różnica i my nie mamy wyjścia. Mając gazociąg jamalski, musieliśmy ten gaz brać. Teraz jak się kontrakt skończy, będziemy mieli już trochę różnicowania, bo mamy gazoport w Świnoujściu i mamy już możliwość dywersyfikacji dostaw. Więc z tego tytułu możemy już odważnie rozmawiać odnośnie dostaw gazu. Ale jednocześnie nie możemy się we wszystkim uzależniać. Nasza energetyka, to prąd jest podstawą funkcjonowania gospodarki. Nie ma możliwości funkcjonowania ani firmy w tej chwili, ani gospodarstwa domowego bez urządzeń elektrycznych. I z tego tytułu, jeżeli mamy na własnych zasobach prąd, to jesteśmy pewni, że będziemy mieli prąd. A jeżeli oddamy to pod inne zasoby, no to będzie od innych zależało, czy my będziemy mieli, czy nie. Problem jest taki, że na świecie są różnego typu konflikty. Były i będą. I z tego, patrząc z takiego punktu widzenia, no naszym obowiązkiem jest dbać o nasze bezpieczeństwo energetyczne, stąd nie ma na razie możliwości odejścia od węgla. Zresztą nie ma takiej potrzeby. Dokładnie, dobrze rozumiem. A na jaki temat była rozmowa z ambasadorem Kataru? Bo pan rozmawiał z tym ambasadorem, tak? Nie, no ja prowadzę rozmowy z ministrami przemysłu, z ambasadorami wszystkich państw, z którymi współpracujemy. To polega na tym, żeby uregulować współpracę. Uregulować współpracę gospodarczą, żebyśmy mogli tutaj te nasze relacje gospodarcze sobie dobrze ułożyć. I te rozmowy zarówno z Katarem, ale nie tylko, no polegają na tym, na jakby pełnym ułożeniu spraw związanych z kontraktem. W tej dziedzinie no, mamy zamówione dostawy gazu skroplonego z Kataru. Doszło do porozumienia, tak? I nie, no tutaj chodzi o dodatkowe rzeczy. Katar chce, żeby Polska była pewnym pośrednikiem do dostarczania tego kraju do innych krajów Europy Środkowej. Czechy, Słowacja, Węgry. Czyli my, Polacy, byśmy na tym zyskali jako państwo. Być może, że tak to się ułoży, że na tym zyskamy. Dobrze, rozumiem. I tutaj chciałbym się zapytać, czy co pan może powiedzieć o Polskiej Grupie Górniczej, w jakim celu ona została powołana, bo to jest z pana inicjatywy została powołana, tak? To znaczy, to jest kwestia taka, że w zakresie struktur na Śląsku było dużo takiego bałaganu i pomieszania. Była kompania węglowa, w której były skupione różne dziedziny działalności. Między innymi kompania węglowa posiada na przykład 4,5 tysiąca mieszkań. Ma własne spółki mieszkaniowe, ma własne inne działalności. Ja uznałem, że trzeba oddzielić wydobycie węgla od innych działalności, żebyśmy mieli przejrzyste koszty, żeby nie było skrośnego finansowania innych rzeczy, żeby było widać dokładnie, ile górnictwo kosztuje, ile węgiel kosztuje. To z jednej strony. I tutaj chciałbym jedno podkreślić, że nie jest prawdą, że państwo dotuje wydobycie węgla. Prawda natomiast jest to, że to państwo musi wybudować kopalnię. Bo jak kopalnia kończy swoją działalność, to nie jest tak jak firma, że może sobie zmienić maszyny czy inne rzeczy. Po prostu skończył się węgiel w danej kopalni, to trzeba ją zamknąć. I w tym momencie, jak się kończy węgiel, no to kończy się działalność i ta kopalnia przestaje po prostu automatycznie istnieć.
I teraz państwo musi zasypać tę dziurę, musi zrobić porządek na tym terenie i ewentualnie decyduje się na to, żeby uruchomić nową kopalnię. To są te koszty, które trzeba ponieść. Ale jeżeli już kopalnia funkcjonuje, to cena węgla pokrywa koszty funkcjonowania kopalni do samego wydobycia, ale nie trzeba dopłacać. Natomiast no, tutaj się decydujemy na to, że jeżeli chcemy mieć prąd, no to ponosimy pewne koszty i prąd, który otrzymujemy z węgla, jest tańszy od innego prądu. Podam konkretne ceny. Między 180 a 200 zł będzie, nawet czasami 160 kosztuje megawattogodzina węgla, węglowej energii. Natomiast ta sama megawattogodzina z energii z wiatru kosztuje 450 zł. Na przykład z fotowoltaiki będzie kosztowała około 250 zł. A więc jak widać, to są różnice ceny. I teraz gdzie się te różnice ceny znajdują? Kto to pokrywa? Ano pokrywamy my wszyscy w swoich licznikach, przedsiębiorcy i obywatele. I dzisiaj w 100 zł energii, opłaty za energię elektryczną znajduje się 12 zł, czyli 12% udziału dopłaty do finansowania do energii odnawialnej. I skąd tego nie widzimy? Otóż rzecz polega na tym, że w ciągu ostatnich kilku lat węgiel taniał, natomiast prąd nie taniał. Tylko w to miejsce wchodziła energetyka odnawialna i dotacja na energetykę odnawialną. Bo jeżeli by była sytuacja taka, że węgiel by nie taniał w tym czasie, to byśmy już zauważyli, że prąd drożeje z powodu energetyki odnawialnej. I tutaj musimy zapytać, dlaczego? Czy ona jest tak droga, ta energetyka odnawialna? Otóż rzecz polega na tym, że energetyka odnawialna nie jest stabilna i energetyka odnawialna dubluje prąd, bo mamy na przykład wiatraki, mamy fotowoltaikę, panele założone i one dają prąd kiedy? No jak jest wiatr, słońce. To jest prąd, jak jest słońce, to jest prąd, no ale słońce zachodzi, w dzień jesteśmy, wy jesteście w szkole, ja w pracy, wiele osób gdzie indziej, no ten prąd nam jest bardzo potrzebny. A kiedy słońce gaśnie, my jesteśmy w domu, potrzebujemy prądu. Ma go nie być, bo nie ma słońca, no musi być. W związku z tym musi wchodzić energetyka z węgla. Wiatr zmienia kierunek, przestaje w danym kierunku wiać, zanim się wiatrak odpowiednio przestawi, zanim do tego dojdzie, to mija nieraz kilkanaście minut i pół godziny. Czy godzimy się na to, żeby w tym czasie prądu nie było? No nie. Czy godzimy się na to, że jeżeli będzie cisza, wiatr przestaje wiać, jak w tej chwili gałęzie się nie ruszają na drzewach, no to co? No, wiatrak przestaje kręcić, nie ma prądu. Chcemy, żeby nie było prądu? Nie chcemy, więc musi być znów energetyka węglowa. Czyli po prostu jednym słowem nie ma na razie jeszcze takich możliwości, żeby zrobić. Problem jest taki, że elektrownia węglowa jest potężnym piecem, który się rozpala 12-18 godzin. A więc my jego nie możemy po prostu wyłączyć. I z tego tytułu ważna jest sprawa po prostu taka, że nawet na mniejszym ogniu, ale jak działa na przykład energetyka odnawialna, ta elektrownia węglowa musi dalej chodzić. Więc te oszczędności tutaj, nie, tych oszczędności nie ma, tylko koszty się dokładają. Dobrze, rozumiem. Wiem, że to było dość dawno temu, ale zapytam pana, co skłoniło do wkroczenia na drogę polityki i dlaczego akurat pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, żeby była polityka, to musi być zacięcie społeczne. Ja od młodości byłem dosyć zaangażowanym działaczem społecznym. Na studiach działałem w klubie studenckim, natomiast po studiach, już mając 24 lata, angażowałem się lokalną działalność społeczną. Byłem w komitetach budowy wodociągów, byłem w samorządzie mieszkańców, a kiedy przyszedł rok 80, zacząłem działać w Solidarności i od tego czasu stałem się także działaczem politycznym, bo Solidarność pierwsza w 80 roku została zdelegalizowana i ja już byłem traktowany jako wróg ustroju, więc w związku z tym automatycznie byłem traktowany jako działacz polityczny. I to była ta pierwszy kierunek, który spowodował, że w 90 roku zostałem wybrany na wojewodę w Sielcach i w 91 zostałem po raz pierwszy posłem. Czyli to jeszcze wtedy, kiedy prawdopodobnie was na świecie nie było. Tak, właśnie.
I to był taki moment, kiedy uznałem, że trzeba się zdecydować na wybór polityczny, już nie tylko Solidarność jako związek zawodowy, ale wybór polityczny. Wtedy wybrałem partię, która się w tamtym czasie nazywała Porozumienie Centrum. To była ta partia jakby prekursorka Prawa i Sprawiedliwości, które Porozumienie Centrum później się po latach przekształciło w Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj wybór jakby kierunku centroprawicowego, bo tak to się ogólnie można określić, to jest wybór drogi chrześcijańsko-demokratycznej. Czy wychowania Pana też to jest? To wiąże się z tym, że jestem wierzącym, praktykującym katolikiem, no i opieram swoją działalność publiczną na wartościach chrześcijańsko-demokratycznych, czy na chrześcijańskich i na demokratycznych, czyli z takiego punktu widzenia patrząc, no nie mogę popierać całkowicie drogi gospodarczej liberalnej, tylko trzeba widzieć w tym jeszcze człowieka. No na tym wartości chrześcijańskie w polityce polegają, ale to nie dotyczy, że ta wiara przenosi się na inne założenia budowania gospodarki, czyli że musi być też widzenie drugiego człowieka, jego sytuacji, jego stanu zamożności i jego możliwości osobistych. Dlatego właśnie Prawo i Sprawiedliwość wdraża ten program 500+, czyli żeby pomóc tym, którzy się decydują na więcej dzieci, żeby pomóc tym, którzy są najbiedniejsze rodziny, żeby żeby przynajmniej godnie, niekoniecznie, żeby im było super dobrze, ale żeby w miarę godnie mogli żyć. No i to jest nie państwo, tylko też człowiek. No i państwo, ale w tym jest elementem państwa jest człowiek, którego życie musi być zauważane i w jakiś sposób państwo musi mieć pewną formułę podziału dochodów państwa w kierunku tych najbiedniejszych. W jaki sposób chce Pan jako poseł ziemi średeckiej pomóc swojemu miastu, regionowi? To jest kwestia taka, że tutaj nie tylko poseł, ale i wielu innych obywateli powinno tak robić, ponieważ wielu sierpniczan dojeżdżają często do pracy do Warszawy, ja też sporo dojeżdżałem przez pewien okres czasu, pełni różne funkcje gospodarcze, publiczne, administracyjne i mają okazję w jakiś sposób pamiętać o swoim mieście. To jest kwestia budowania takiego patriotyzmu lokalnego, że moje miasto, mój region jest tak samo ważny jak i państwo, więc trzeba to wszystko w tym umieszczać. Ja zawsze dążyłem do tego, żeby to, że miasto Sierpce i region był województwem, żeby skompensować w jakiś sposób taki, żeby tutaj się pojawiały różnego typu działania gospodarcze. Jednym z takich elementów było to, że na przykład dzięki pełnieniu funkcji rządowych udało mi się namówić dużego biznesmena, pana Szpulera, dużego biznesmena szwajcarskiego do zainwestowania w Sierpcach i że tutaj właśnie powstała fabryka pociągów elektrycznych, która zatrudnia około 900 osób. No to są tego typu rzeczy, że można te międzynarodowe znajomości w ten sposób także wykorzystać szerzej. No to jest takie trochę lokalnie egoistyczne, ale jeżeli się jest stąd wybranym posłem, to jest obowiązkiem pomagać swego regionowi. No dzisiaj tutaj w sąsiednim pokoju w tej chwili jest obecny prezes Polimexu, Mostostalu. I właśnie te rozmowy dotyczą tego, że jednak część biur jest przenoszona z Warszawy do Siedlec, że puste budynki administracyjne w Siedlcach będą wykorzystane, będą zapełnione i że mieszkańcy tutaj dostaną miejsca pracy. To jest pewne takie działania osobiste, które jako już nie minister, a poseł lokalny, ale powiedzmy pełniący ważne funkcje rządowe mogę zainicjować. Ma Pan dużo łatwiej w ten sposób wspierać właśnie te sprawy lokalne. Nie uważam tego na coś złego, ponieważ kocham Polskę, ale kocham ten swój region. Stąd się nie wyniosłem, tutaj mieszkam i uważam to za swój obowiązek. No to bardzo szlachetnie. I słyszałem jeszcze o projekcie autostrady do Siedlec. To jest autostrada w kierunku Siedlec była zawsze spychana. Fachowcy twierdzą, że jest biznesowo nieopłacalna i z tego tytułu, że tutaj jest mniejszy ruch. Niemniej jednak ja uważam, że dobre drogi generują ruch. I z tego tytułu, że jeżeli będzie dobra droga, to będzie większy ruch. Tutaj mam swój pomysł i do tego dążę. Podam przykład, że przygotowuję to i różnymi swoimi kanałami staram się, żeby taka budowa była przygotowana. I swego czasu doprowadziłem do przygotowania
tego, że obwodnica Mińska Mazowieckiego została przygotowana nie jako obwodnica w ramach normalnej drogi, tylko jako kawałek autostrady. I taki projekt został przygotowany, został zrobiony. I w pewnym momencie inne projekty się zawaliły, a minister infrastruktury odpowiedzialny w tamtym czasie za transport no, musiał na coś wydać pieniądze, bo miał pieniądze na budowę autostrady i wtedy przeznaczył, gdzie jest przygotowane. I także myślę, że teraz już będzie rozpoczęta w najbliższym czasie budowa od Mińska do Warszawy. To będzie budowa 2017-2019, powinna już gdzieś na przełomie 2019-2020 roku być zakończona, czyli będziemy mieli właściwie autostradę w 2020 roku od Warszawy do Kałuszyna wybudowaną, ale jednocześnie od 2017 roku rozpoczynają się prace przygotowawcze budowy autostrady od Kałuszyna do węzła Siedleckiego, czyli konkretnie to będzie do skrzyżowania, będzie ten węzeł na drodze, która jest Siedlec do Garwolina. Także no tutaj duże ułatwienie dostaniecie do stolicy. No jest kwestia także i zachęty do tego, żeby były lokowane inwestycje w formie miejsc pracy, które dadzą miejsca pracy nie tylko Siedlcom, ale miejscowościom lokalnym tutaj. No tak, rozwój miejscowości lokalnych. Jeszcze chciałbym zadać kilka pytań z tematów aktualnych. Co myśli Pan na temat karania krajów Unii Europejskiej za nieprzyjmowanie imigrantów? Tutaj ostatnie takie tematy. Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej patrzą ze swojego punktu widzenia. To znaczy zauważają imigrantów, którzy napływają do nich przez granice państw, jeśli chodzi o kraje arabskie. Faktem jest, że państwo islamskie wysyła w ten sposób tutaj swoich różnych emisariuszy. O tym świadczą zamachy, które są w krajach zachodnich. Ale z drugiej strony Unia Europejska nie zauważa tego, że właśnie z drugiej strony jest wojna na Ukrainie i w Polsce już przebywa około 400 tysięcy emigrantów z Ukrainy. I my tych, to są emigranci, tak? A mamy jeszcze potrzeby repatrianckie. Proszą Polacy z Kazachstanu, ja widziałem w jakich warunkach żyją. Jest to w sumie kilkadziesiąt tysięcy, będzie około 10 tysięcy rodzin w Kazachstanie, które no, żyją w podłych warunkach, tak to określę, i marzą o tym i proszą, żeby ich do Polski przyjąć. Nie mają prawie żadnych wymagań i są to nasi rodacy, których powinniśmy przyjąć w pierwszej kolejności. Więc my mamy z racji naszych zaborów, naszych ciężkich czasów, naszej historii, mamy dużo obywateli polskich, którzy żyją w bardzo trudnych warunkach za granicą. I to jest podstawowi emigranci, których powinniśmy przyjmować. Dodatkowa rzecz jest taka, że jest dużo osób także szykanowanych na Białorusi i w Rosji, którzy przybywają w Polsce. W Polsce w tej chwili przebywa około 200 tysięcy Rosjan i około 80 tysięcy mieszkańców Ukrainy. Nie, przepraszam, na Białorusi. No i około 400 tysięcy ludzi z Ukrainy. Czyli my mamy już około miliona emigrantów w Polsce. Blisko zbliżamy się. I teraz media nagłaśniają sprawę emigrantów. No, praktycznie rzecz biorąc, powinniśmy w tej chwili krzyczeć, żeby od nas podzielić tych emigrantów i rozesłać. Oni przecież pracują. Oni, no, może pracują tak jak i Polacy na zachodzie w gorszych warunkach, bo przyjmują pracę w pieczarkarniach, w rolnictwie, w różnych usługach, mniej opłacalną. Ale nasi znów wyjeżdżają za granicę i tam w tamtych państwach też biorą mniej opłacalną pracę dla tamtych osób. I tutaj ja nie widzę żadnego uzasadnienia, żebyśmy się decydowali na to, żeby w ogóle przyjmować emigrantów, którzy kulturowo nie mają z nami nic wspólnego. Państwa zachodnie przyzwyczaiły się do tego, że u nich tych ludzi innych kultur jest dużo, czyli Wielka Brytania, która posiadała kiedyś swoje terytoria i emigrantów i z Indii, z Afryki i tak dalej, to nie ma problemu. Francja jak najbardziej miała Arabów, bo przecież Algeria to państwo dawniej, że tak powiem, okupowane przez francuskie terytorium, więc tutaj mogą oni sobie spokojnie te rzeczy inaczej sobie z tym radzić i wcale nie muszą nas zmuszać. My ich nie zmuszamy do tego, żeby emigrantów z Ukrainy przyjmowali. Oni do nas przyjeżdżają, u nas przebywają. Część z nich czasem wraca, część zostaje.
i oni jak raz mentalnościowo do Polaków bardziej pasują niż emigranci z tamtej strony. I ja jestem tutaj zdecydowanym zwolennikiem polityki pana ministra Waszczykowskiego, że powinniśmy zdecydowanie podkreślać się, chociaż tego nie wiem dlaczego media nie podkreślają, że my mamy setki tysięcy emigrantów właśnie ze wschodu. Więc praktycznie rzecz biorąc, nie musimy być zmuszani do tego, żeby innych przyjmować. Nam to wystarczy. Tutaj się z panem w 100% zgadzam. Jakie zdanie ma pan na temat zmiany konstytucji? Jest ona potrzebna? Bo ten temat ostatnio dość wywołuje duże kontrowersje. Dyskutujemy o zmianie konstytucji w takiej sytuacji, kiedy ta zmiana konstytucji nie jest możliwa. Prawo i Sprawiedliwość posiada większość w Sejmie, wystarczająco do rządzenia i do podejmowania decyzji, do uchwalania uchwał, ale nie ma większości, nawet z partią Kukisa, nie ma większości do zmiany konstytucji. Więc dyskusja o zmianie konstytucji w tym momencie jest dyskusją na temat ewentualnego przygotowywania danej zmiany. Środowiska mogą przygotowywać swoje konstytucje i Prawo i Sprawiedliwość swoje projekty i propozycje zmian w konstytucji posiada, ale dzisiaj przy tym obecnym układzie parlamentarnym wiemy, że będziemy funkcjonować w obecnej konstytucji. I z tego względu to jest kwestia ewentualnej dyskusji o sposobie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i całego zamieszania wokół tego. Ale to zamieszanie zostało spowodowane nie tym, że PiS chce większości w Trybunale Konstytucyjnym, bo cały czas tej większości nie ma. Większość w Trybunale Konstytucyjnym cały czas mają partie opozycyjne. Tylko że partie opozycyjne dążyły do większości 2/3 w Trybunale Konstytucyjnym, żeby móc pozbawić funkcji prezydenta. Bo Trybunał Konstytucyjny w swoich zadaniach może w niektórych przypadkach pozbawić prezydenta spełniania tej funkcji. I byłoby to pewnym straszakiem dla naszego prezydenta, że Trybunał chciał się w ten sposób zabezpieczyć. Chcieli w ten sposób się zabezpieczyć, bo to mogłoby być pewnym straszakiem dla prezydenta Dudę. Zamieszanie wokół Trybunału związane jest z tym, że Platforma Obywatelska i Partia Nowoczesna koniecznie dążyły do tego, żeby zdobyć bezwzględną większość, konstytucyjną większość, która da możliwość odwołania prezydenta. I stąd Platforma Obywatelska powołała przed wyborami w sposób nielegalny 2 członków Trybunału Konstytucyjnego i po wyborach, już uchwalając specjalne ustawy, Prawo i Sprawiedliwość zahamowało ten trend, to dążenie do tej wielkości, do tej większości bezwzględnej, to znaczy 2/3 głosów, żeby można było podejmować decyzję o postawieniu prezydenta w stan odwołania. I tak naprawdę to nie chodziło o jakiekolwiek rzeczy związane z ustawodawstwem, tylko chodziło o tą dużą grę polityczną, to jest o dążenie do odwołania prezydenta. I takie zabezpieczenie temu myśmy się sprzeciwili i na tym jest osadzony konflikt, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, a nie na tym, o czym się głośno mówi. Dobrze, rozumiem. Zobaczymy trochę z polityki krajowej. Zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych. Czy ma pan swojego kandydata, który pana zdaniem byłby lepszy, by wspierać sojusz USA i Polski? Obserwuję wybory w Stanach Zjednoczonych. Natomiast chcę tutaj podkreślić, że no, tak się składa, że do tej pory wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych, zarówno demokraci, jak i członkowie demokratów, jak i republikanów, zgadzali się z kierunkiem polityki zagranicznej Polski. I jeśli chodzi o dążenie do zabezpieczenia Polski przed ewentualnym konfliktem z Rosją i stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce, to tutaj ja żadnych zagrożeń nie widzę. Zarówno kandydat republikański, jak i kandydat demokratów w Polsce gwarantuje nam bezpieczeństwo, bo to jest stabilność pewna polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest pewien układ wewnętrzny, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Jest wypracowany system polityki zagranicznej ponadpartyjny, który jest związany z polityką Stanów Zjednoczonych w stosunku do tego, jak się ocenia bezpieczeństwo w Europie. Dlatego też te wybory z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia. Natomiast z punktu widzenia pewnego budowania pewnych tradycji
No, oczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości bliżsi są Republikanie. Dobrze, rozumiem. Jaki stosunek ma Pan do ludzi, o których już rozmawialiśmy, tak zwani obrońcy demokracji? Czytaj kot inaczej może. To znaczy, to jest pewna forma walki politycznej. Zarówno Platforma Obywatelska, jak i Partia Nowoczesna bardzo ideowo i programem gospodarczym zazębiają się. Jednak w Sejmie prowadzą pewną konkurencję między sobą. Stąd wybrali pewną formułę wspólnej walki z Prawem i Sprawiedliwością na zewnątrz. Tym elementem walki politycznej jest właśnie KOT, gdzie w jakiś sposób wspólnie niektóre działania, wspierając KOT, z dwóch stron mogą wspólnie te działania prowadzić w kierunku jakby sprzeciwiania się Prawu i Sprawiedliwości. Bo w Sejmie muszą dla utrzymania swoich ugrupowań podkreślać swoją różnorodność. I z tego tytułu właśnie dla nas jest to, KOT jest jakby wspólnym ruchem opozycji przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. My natomiast chcemy programowo, realizując program Prawa i Sprawiedliwości, ten, który obiecaliśmy w wyborach, bardzo konsekwentnie realizujemy. Nie tylko został już wprowadzony program poprzez ustawę i wdrażany w życie program 500+, ale jednocześnie już została uchwalona ustawa, będzie wchodziła ustawa w życie, jeśli chodzi o bezpłatne leki dla osób powyżej 70 roku życia, czyli cały następnie będzie wchodziła ustawa związana z obniżeniem wieku emerytalnego, a więc wszystko, co jest związane ze spełnieniem obietnic wyborczych. I to jest ta trzecia ustawa związana z obniżeniem wieku emerytalnego, jest niezwykle ważna. Ona jest w trakcie przygotowania w Sejmie, z jakiej będzie realizacja. Ona jest ważna, dlatego że ona jest elementem dużego bezrobocia w Polsce i zablokowania pracy dla ludzi młodych, ponieważ kilka lat wdrażania pracy, na przykład dla kobiet, od razu skok z 60 na 67 lat życia, jeśli chodzi o wiek emerytalny, powoduje, że przez 7 lat z powodu odchodzenia na emeryturę nie przybywa miejsc pracy dla kobiet w Polsce. I bezrobocie wśród kobiet w Polsce przez to jest w tej chwili dwa razy większe niż wśród mężczyzn. Więc to jest ustawa gospodarcza bardzo szkodliwa. Trudno powiedzieć, jest wprowadzana z jakiegoś tam formuły dziwnego podejścia do równości, ale w tej dziedzinie równość nie ma żadnego sensu, dlatego że rola kobiety w życiu publicznym... Szukano w tym oszczędności. To nie jest oszczędność, to jest duża strata. Wiadomo, że człowiek z czym starszy już nie ma takiej efektywności też pracy. To jest kwestia taka, że blokowanie młodym. Od 60 roku życia wzrasta zachorowalność. Między 60 a 80 rokiem życia większość ludzi umiera, a zanim umrze, choruje. Często te choroby są długotrwałe, więc w związku z tym stabilność pracy człowieka starszego jest dużo mniejsza niż człowieka młodego. Przebywanie na zwolnieniach lekarskich, ja już to nie mówię o kosztach, bo te koszty tak czy inaczej państwo ponosi, czy on pracuje, czy nie. Ale z punktu widzenia pracy, to nie wiadomo, czy zachoruje, czy wróci do pracy, czy nie wróci, czy może na to miejsce kogoś przyjąć, czy nie. Więc z punktu widzenia państwa lepiej jest, zamiast płacić zasiłki dla bezrobotnych, dla ludzi młodych, żeby ci ludzie młodzi poszli do pracy, a starsi, zamiast płacić im zasiłki chorobowe i na ramach zakłady pracy na kłopoty, niech będą na emeryturze i to będzie lepiej dla państwa. Z takiego założenia wychodzimy i uważamy, że to jest też w tej chwili w związku z tym podniesieniem wieku emerytalnego skok bezrobocia wśród ludzi młodych nawet do 25%, ma do trudności ze znalezieniem pracy po ukończeniu studiów, po ukończeniu szkoły. Jest to większa strata, dużo większa strata faktyczna niż w sytuacji takiej, kiedy młody ludzie, człowiek idzie do pracy, bo uczył się, starał się, pozyskał wykształcenie i teraz nie ma pracy, nie ma swoich pieniędzy, jest na łasce rodziny, jest na jakimś zasiłku, jest olbrzymia frustracja i uważamy, że z tego powodu właśnie musimy obniżyć ten wiek emerytalny. I to będzie gospodarczo też dobre. Zgadzam się Panem, szczególnie, że wkraczam teraz do tego wieku młodości. Dobrze. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję.